Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Jak Wikipedia zmienia świat? Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie. Dzisiaj do Gdańska się wybrałem i spotkałem się z Wojciechem Pędzichem. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym i o Wikipedii i jej źródłach. Jak powstają artykuły? Skąd swoją wiedzę czerpią wikipedyści? I to jest pytanie, które chciałbym, żebyśmy odpowiadali na nie, znaczy głównie ciebie bym poprosił, Wojtku, żebyś odpowiedział na to pytanie w układzie chronologicznym, bo Wikipedia całkiem jest młodym tworem jednak, w 2001 roku powstała. Tak, w tym roku obchodzimy. I jesteśmy w stanie jeszcze to ogarnąć, prawda, tą całą historię, bo za jakiś czas no to już będą następne pokolenia, które nie będą wiedziały, jak to było. Ale właśnie w ujęciu chronologicznym, no na początku, skoro nie było nic w Wikipedii, no to każdy, kto wpadł na pomysł, że no skoro nie ma na przykład hasła chemia, nie ma hasła fizyka, no to on szybko napisze coś, żeby być pierwszym. I tak się jeszcze działo w roku, powiedzmy, 2006-2007, kiedy ja zaczynałem edytować. Moje pierwsze hasło w Wikipedii, które stworzyłem o wyszukiwarce hotbot, dalej tam istnieje i ono ma jakieś dwa przypisy na krzyż, jakieś dwa akapity tekstu. Z perspektywy czasu nie powiem, żebym z tego hasła był maksymalnie szczęśliwy, ale z perspektywy późnego roku 2006 to było najlepsze, co mogło się Wikipedii przydarzyć. Szybkie tłumaczenie z Wikipedii anglojęzycznej z takimi przypisami, jakie tam były, z taką treścią, jaka tam była. No była dużo większa wolność, prawda, w tamtym czasie, bo nie było takich administratorów jak teraz, którzy zabraniają niektórych rzeczy. Nie było też wandalizmów. Nie było też wandalizmów, nie było takiego mocnego nacisku na jakość. Jak opowiadam ludziom, kiedy zaczynałem edytować i mówię, że to było ponad milion haseł temu, to zaczynają się szeroko otwierać oczy ze zdumienia, a rzeczywiście to było ponad milion haseł temu i rzeczywiście to było o wiele mniej jakościowo niż teraz. No o tą jakość to zaczęliśmy dbać stosunkowo niedawno. Stosunkowo niedawno i dlatego stali bywalcy Wikipedii, na przykład zaglądający do poczekalni, gdzie decydują się losy haseł, co do których edytorzy mają wątpliwości, czy takie hasło powinno być w Wikipedii w ogóle. Czy jest encyklopedyczne? Czy jest encyklopedyczne. Mhm. Nie tylko pojawiają się tam hasła, o których encyklopedyczności jest, o których encyklopedyczność jest wątpliwa, ale pojawiają się również hasła z uzasadnieniem, hasło zupełnie pozbawione źródeł. I tak sobie wisi ponad 10 lat. Mhm. I co, i nie jest uźródławiane? I nie jest uźródławiane. Czasami zdarza się, że takie hasło jest odratowane. Jak najbardziej. Pojawiają się ludzie, którzy uzupełnią źródła w jakimś tam krótkim wpisie. Ale czasami takie hasło trzeba, brzydko mówiąc, zaorać i napisać od nowa, bo to jest szukanie przypisu do już istniejącego hasła, więc robienie sobie przypisu pod tezę, a powinno być właściwie odwrotnie, bo jak mówi nasza zasada weryfikowalności, jedna z takich najbardziej podstawowych, sztywnych zasad, mocno przestrzeganych, to osoba dodająca treści jest zobowiązana do tego, żeby poprzeć je wiarygodnymi źródłami. Mhm. Ale właśnie, czy to się nie dzieje tak, że najpierw nad takim hasłem należałoby pracować we własnym brudnopisie, a no, dopiero idealnie, potem przedstawiać do poczekalni? Idealnie byłoby tak, no, chociaż zawsze się dyskutuje nad aktualną wersją hasła, więc to, co zastałem, to, co wisi już od tych przysłowiowych prawie że 10 lat czy dłużej w przestrzeni głównej, jest trudne znalezienie źródeł pod istniejącą treść. Jest mniej pożądane, bo to jest rzeczywiście szukanie źródeł pod tezę, a nie pisanie tekstu, nowego tekstu na podstawie posiadanych źródeł. Mhm.
No i co? I na początku no łatwo było, no bo już jak zwróciłeś uwagę, że wikipedyści też zaczęli bardziej szanować swoją twórczość, tak, i zaczęli dbać o to, żeby te hasła jednak no, były uźródłowione, żeby były rzetelne, żeby były dobrze napisane, no to zaczęli sięgać właśnie do źródeł, tak? I źródłem chyba takim podstawowym no, były encyklopedie drukowane, których wtedy było całkiem sporo. Było całkiem sporo, były odnawiane wydania starych historycznych encyklopedii, pojawiały się encyklopedie, zaktualizowane wydania encyklopedii już długo trwających. No, wyciągnę z rękawa Britannicę oczywiście, która zawsze była stawiana jako taki przykład encyklopedyczności, wzór encyklopedyczności, ale wyciągnę też coś, co w swojej książce napisał Daniel Pink ładnych parę lat temu. W książce Drive, czyli zupełnie nowe spojrzenie na motywację, on rzucił takie pytanie, no słuchajcie, jest rok 1997, dajecie przechodniowi dwie opcje. Jedną opcją jest profesjonalna encyklopedia pisana przez naukowców, redagowana w procesie redakcyjnym iluś tam stopniowym, a drugi wybór to jest encyklopedia pisana przez każdego, kontrolowana oddolnie, bez sztywnego zespołu redakcyjnego i mówicie tej osobie, że za 10 lat jeden z tych projektów będzie martwy. W 97 roku ile osób postawiłoby na Wikipedię? No blisko 100% by nie postawiło na Wikipedię. Zdecydowanie. A to właśnie Encarta, Microsoft Encarta. Wchodziła wtedy. Wchodziła wtedy, ona była dostępna bardzo szeroko. To było jedno z może dwóch, trzech najczęściej przywoływanych wydawnictw pod tytułem Encyklopedia Multimedialna. Tak, ona była chyba dołączana do systemu Windows 98 bodajże w takim podstawowym na CD, w CD-ROMie, prawda? I tam można było sobie obejrzeć chyba i też dostęp przez internet był. Tak. Ale jeszcze wtedy, owszem, można było się opierać na encyklopediach, czy to papierowych, czy to multimedialnych. I to było naprawdę bardzo duże źródło informacji. No nadal jest, nadal prawda? Jest. Nadal jak sięgamy do jakiejś informacji, no to patrzymy, czy te w starych encyklopediach nie było tej informacji, którą chcemy zmienić na przykład w haśle, bo sporo już haseł jest, ale, no, ale do czasem coś trzeba dodać. Już nie zajrzysz do aktualnego wydania, do Britanniki też zajrzysz tylko online, bo już od ponad 5 lat Encyklopedia Britannica nie jest wydawana na krążkach. No, czy to jest pochodną tego, że coraz więcej komputerów nie jest wyposażonych w czytniki optyczne? Czy to jest coś innego? Nie, myślę, że czytniki optyczne i nośniki optyczne obumierały już od dłuższego czasu, ale Britannica jest jednym z przykładów tych encyklopedii, tych wydawnictw, które nie ukazują się ani w papierze, ani w wersji CD albo DVD. No to jest w ogóle temat na oddzielną audycję. Już o tym też rozmawialiśmy w kilku innych odcinkach podcastu, tego, którego słuchacie. Ale dzisiaj skupimy się na tym, skąd w takim razie brać źródła, skoro już nie ma encyklopedii i skąd wikipedyści czerpią te źródła. No, jak to... No, internet, tak? Teraz można się powoływać na to, co jest w internecie opublikowane? Owszem, tylko że... No, każdy może coś tam opublikować w tym internecie. Tak. Samo publikowanie w myśl zasady weryfikowalności Wikipedii, informacje samopublikowane, no to jest taka lekko żółta flaga. Tak? Dlatego niektórzy aktorzy mają problem, bo mają swoją stronę internetową, na której napisali, kiedy się urodzili na przykład. I chcą podać tą informację jako źródło do Wikipedii. No ale jeżeli aktor jest na tyle istotny, żeby mieć swoje hasło w Wikipedii, to na pewno istnieją inne, niezależne od niego bazy danych, które odnotowują jego datę urodzenia chociażby. Czy to będzie film web, czy to będzie międzynarodowy IMDb. No to wyobraź sobie, że właśnie ostatnio miałem taki problem, bo sięgnąłem do biogramu pani Hanny Marii Gizy, redaktorki programu Drugiego Polskiego Radia. W tej chwili już nie pracuję w Polskim Radiu. No i ona mi się skarżyła, że nie ma nic wspólnego z Ostrowcem Świętokrzyskim,
Ona owszem urodziła się w Ostrowcu. Ale nie na Pomorzu, ale nie świętokrzyskim. I taki błąd trafił do Wikipedii, pewnie po jakimś artykule, na który ktoś tam się powołał, a pewnie ten dziennikarz po prostu dopisał sobie, że to jest świętokrzyski, a nie Ostrowiec. No ale ciąg dalszy, bo mówiłeś o IMDB. Więc ja sięgnąłem do tej bazy IMDB i tam jest ta sama informacja powielona. I nie jest podane źródło w tej bazie IMDB. Nie jest podane źródło, skąd jest ta informacja. A z kolei ta baza jest dosyć mocno uznanym, tak uniwersalnie uznanym. Tak, uznanym, ale widać, że ona po prostu została zaciągnięta z Wikipedii, tylko że IMDB o tym nie pisze i nie mówi. I troszeczkę się zapętlamy tutaj, prawda, w ten sposób. Problem nieprawidłowych informacji i mylenia prawdy z, czy powiedzmy rozjeżdżania się prawdy ze stanem faktycznym i udokumentowanym miewamy co jakiś czas. Wybuchło to dosyć gwałtownie przy okazji Joanny Bator, gdzie było dosyć duże nieporozumienie naokoło jej daty urodzenia, ale w myśl zasady, że nie istnieje prawda, tylko istnieją źródła, to ta data urodzenia była podana za Instytutem Adama Mickiewicza, który błahym źródłem nie jest. Culture.pl chyba, tak? Tak, tak, tak. Mhm. No właśnie, czyli te źródła, na które się powołujemy w Wikipedii, mogą się mylić, a potem kolejne źródła mogą się powoływać na Wikipedię. I w tym momencie się zapętlamy. Trochę tak. I w tym momencie się zapętlamy i rzeczywiście... To jest pewne niebezpieczeństwo, nie? I rzeczywiście w myśl tego, że tutaj z kolei zahaczamy na przykład o inną ważną zasadę Wikipedii neutralnego punktu widzenia, jeżeli są sprzeczne informacje na dany temat, jeżeli jedno poważne źródło podaje inną datę, inne miejscowości niż inne poważne źródło, należy wziąć obydwa pod uwagę. Należy wziąć. Podać oba. Tak, podać oba jak najbardziej. I czasami zdarza się, że widzimy w przypadku postaci historycznych urodzony 1762 lub 1761. Że jedne źródła tak podają. Tak, przy czym zarówno przy 1762, jak i 1761 masz przypisy. I to jest prawidłowe ujęcie i połączenie zarówno zasady neutralnego punktu widzenia, czyli ujęcia wszystkich takich wiodących poglądów, jak i weryfikowalności. Mm-hmm. No to jak powstaje w tej chwili artykuł? Bo już rozumiem, że już się nie sięga po prostu do encyklopedii, bo raczej tam może nie być takiego hasła nawet, bo Wikipedia ma dużo więcej haseł niż jakakolwiek drukowana kiedykolwiek encyklopedia. No, pokaż mi jakąkolwiek encyklopedię, która ma 1,5 miliona haseł w ogóle i mówimy tutaj tylko o wersji polskojęzycznej. Mhm. Kiedyś była taka wizualizacja części Wikipedii wydrukowanej, więc to można znaleźć sobie w internecie. To dalej można na przykład wydrukować sobie na żądanie. No tak, to znaczy trzeba by było stale drukować. Tak, oczywiście można sobie zamknąć encyklopedię. Bo stale się nowe hasła są. Tak, można sobie wydrukować wersję Wikipedii na 31 grudnia 2020 na przykład, przy czym sama lista autorów będzie zajmowała kilka tomów, bo tylu użytkowników Wikipedii edytuje. No to jak powstają te nowe hasła, bo no nie ma źródeł, nie ma... No trzeba coś, znaczy są źródła, tylko no najpierw jakoś musimy wymyślić, od czego zacząć, zrobić zalążek jakiegoś artykułu, tak? Najlepiej zacząć od brudnopisu. Jeżeli rzucamy się na pisanie nowego hasła, w bardzo fajny sposób opisał to Kicior99 na swojej prezentacji 2 lata temu we Wrocławiu na naszej konferencji. Ostatniej dużej konferencji jak do tej pory, która była w przestrzeni rzeczywistej. Ona jest dostępna chyba, tak? Nie pamiętam, czy ona jest dostępna, nie pamiętam, czy była nagrana. Zresztą można poprosić Kiciora też, żeby o tym poopowiadał. Ale on zrobił prezentację między innymi on zrobił dwie prezentacje. Jedna z nich dotyczyła pisania haseł medalowych. I poziom planowania, doboru źródeł, rozpracowywania tego wszystkiego w brudnopisie stanowił naprawdę dużą część jego prezentacji.
kwerenda źródeł. To nie jest tak, że my jesteśmy, każdy z nas wikipedystów jest alfą i omegą. No pewnie jesteśmy na wyższym poziomie rozwoju cyfrowego niż część użytkowników internetu, ale na pewno nie pretendujemy do miana wszystko wiedzących. Mimo tego, że sam mam w domu taką czy pokaźną, no w każdym razie zauważalną biblioteczkę rocka i heavy metalu, to absolutnie nie powiem o tym, że mam dużo publikacji. Ale na przykład są ludzie absolutnie poświęceni swojej pasji. Jest jeden użytkownik, którego hasła wchodzą w mój radar zainteresowań, ponieważ pisze o zespole Iron Maiden i o wszystkich jego członkach byłych, historycznych i aktualnych, o wszystkich wydawnictwach. Nawet kiedyś zaproponowałem mu wzięcie Wiki Granta na publikacje związane z Ironami. No to, żeby mógł sobie kupić te publikacje. Żeby pisać jeszcze lepiej i jeszcze więcej. Bo tutaj właśnie musimy przy okazji powiedzieć, tak, że jeśli ktoś by chciał hasło tworzyć, to może wystąpić o Wiki Grant. Tak. Mały nawet Wiki Grant, bo to nieduże są ceny, tam 150 zł czy 50 zł kosztuje książka. I stowarzyszenie jak gdyby finansuje wtedy ten zakup. Stowarzyszenie wręcz kupuje już teraz taką pozycję, taką książkę czy dostęp do bazy danych i książka ląduje u nas w skrzynce pocztowej albo w paczkomacie. No ale żeby powrócić do tego użytkownika, no to zaproponowałem mu wzięcie właśnie Wiki Grantu, bo może chcesz napisać coś więcej, może poszukujesz więcej informacji. On mi odpisał, że on ma bardzo dużą bazę książek i czasopism poświęconych Iron Maiden, więc serdecznie dziękuję. No oczywiście, gdyby coś mi brakowało, to się uśmiechnę, ale sam mam tyle tych publikacji, że na razie wystarczy na długi okres pracy i w tym momencie poczułem taki niesamowity szacunek do tego człowieka, który pisze, rozbudowuje hasła, które i tak już są duże, rozbudowuje je i uszczegóławia jeszcze bardziej w tak wąskiej specjalizacji, nie mając tyle publikacji. Ale czasem zdarza się tak, że w wiadomościach ktoś coś rzuci, tak? Na przykład dziura drogowa. Och tak, i sobie powstają hasła spontanicznie. No opowiedz, jak to było. Och, to było już chyba kilkanaście lat temu i wtedy związany jeszcze z wiadomościami Piotr Kraśko prowadził wieczorne wydanie programu informacyjnego. Był materiał o stanie polskich dróg zewnętrznego, nie w studiu dziennikarza siedzącego. No i Piotr Kraśko tak rzucił w eter po tym materiale, o ciekawe, że Wikipedia, polska Wikipedia nie ma jeszcze hasła o dziurze drogowej. I co ciekawe, hasło o dziurze drogowej powstało i to tego samego wieczoru. Co ciekawe, to hasło istnieje dalej, czyli to nie jest temat błahy. To jest temat, z którego można naprawdę ukroić encyklopedyczne hasło spełniające wszystkie wymogi. To hasło ma około 20 przypisów. To hasło ma ilustrację. No, chyba nie trudno. Każdy może zrobić pewnie. Każdy może zrobić. No, oczywiście, chociaż na przykład jak mówiłem o fenomenie tego hasła w trakcie berlińskich konferencji Wikimedia, to dostawałem dziwne spojrzenia, no ale oczywiście nasi zachodni sąsiedzi nie bardzo wiedzą, o co nie mają tego problemu pod tytułem dziura drogowa, tak. Więc mogli się zdziwić. No ale zakładam, że niemieckojęzyczna Wikipedia może się poszczycić hasłami takimi, które w Polsce by wywołały co najmniej uniesienie brwi. Tak, to jest piękno tego naszego projektu, że z tematu pozornie błahego, tak jak właśnie dziura drogowa, czy norweski kryzys maślany, od którego ścigaliśmy się tydzień temu w ramach speedrunu Wikipedii, czy noszenie skarpet do sandałów, od których też się ścigaliśmy. Jest takie hasło, tak? Noszenie. Jest. To była jedna z pierwszych rund. Noszenie skarpet do sandałów. Znaleźć w Wikipedii można, przepisy są, zdjęcie też jest. Tak, Wikipedia może zawierać hasła, które z pozoru są błahe, ale jak się im przyjrzeć, to widać, że została włożona w nie całkiem spora praca i że hasło o niby tak błahym tytule jak dziura drogowa może być uźródłowione całkiem
poważnymi publikacjami. No i w dodatku też ono ma znaczenie, tak, no bo to nie jest takie widzimisię, że o, robimy sobie jakieś hasło, byle jakie, tylko rzeczywiście jest potrzeba. Tak, to hasło wyrosło z potrzeby chwili, z potrzeby zapoczątkowanej przez redaktora Kraśko. Przez pana redaktora Kraśko. Ale to hasło nadal jest czytane. Mówimy o takim prostym haśle, które wydawałoby się, że nie będzie encyklopedyczne, czyli dziura drogowa. No ale źródeł jest dużo, tak jak mówisz, tylko teraz jak znaleźć to dobre źródło? Które źródło jest dobre, które źródło nie powinno być używane jako źródło? No ale źródło powinno być tak naprawdę dostosowane do tej sytuacji, do sytuacji, do hasła, ba, nawet nie do hasła, do fragmentu hasła. Bo w dziurze drogowej, którą już tutaj przywołujemy któryś raz, tych przypisów jest około 20. Ale w zależności od tego, co jest uźródłowione danym przypisem, w tym haśle znajdziesz pełne spektrum źródeł takich akceptowalnych. Wiadomo, z zasady encyklopedycznej, z zasady weryfikowalności wynika to, że źródła muszą być uznane, że muszą być rzetelne, że muszą być opublikowane po to, żeby każdy mógł zweryfikować. Zweryfikować, tak. Czyli mógłby pójść do biblioteki i zobaczyć, przeczytać, że faktycznie. Zalogować się do bazy danych, czy w inny sposób dotrzeć do źródła. Czyli nie może to być metryka urodzenia na przykład, prawda? Nie, nie. Mieliśmy tego typu już zapytania. Gwiazdy show dowód biznesu. Osobisty. Tak, ktoś kiedyś mówił, że widział dowód osobisty bodajże Edyty Bartosiewicz i wie, kiedy ona się urodziła. No ale dowód osobisty nie jest opublikowanym materiałem, więc nie da się go zweryfikować. Nie da się go zweryfikować. No policja może zweryfikować. No ale przeciętny Kowalski nie może sobie z ulicy wejść do pani Edyty Bartosiewicz i powiedzieć, proszę o dowód, bo ja chciałbym zobaczyć, czy Wikipedia rzeczywiście nie kłamie. Nie? Tego się nie powinno robić. Źródła oczywiście muszą być opublikowane, ale co widać w haśle dziura drogowa, źródła mogą być różne, bo o mechanizmie powstawania dziur drogowych, o tym jak się je naprawia, te ubytki, świadczą źródła naprawdę wysokiej klasy. To są opublikowane przez Springera artykuły naukowe, to są międzynarodowe normy. A później przechodzimy do wpływu dziur drogowych na rzeczywistość i ciekawostek związanych z dziurami drogowymi, jak na przykład to, że we Włoszech dziury drogowe mają kolorowe dno po to, żeby z daleka było je widać. Tego się nie da uźródłowić, chyba nie da się uźródłowić publikacjami naukowymi, ale jak najbardziej w takich przypadkach akceptowalne są źródła prasowe. I w jednym artykule, niedługim, takim jak dziura drogowa, pozornie błahym, znajdziesz zarówno poważne źródła naukowe, artykuły, monografie, normy międzynarodowe, jak i źródła prasowe. Co tylko mówi o tym, że źródłem może być naprawdę cokolwiek dopasowane do sytuacji, do fragmentu tekstu, który chcesz uźródłowić. No i czasem taka baza danych, o jakiej mówiliśmy, czyli IMDB, okazuje się, że wcale nie jest wiarygodnym źródłem, tak? Jeśli odkryjemy, że ona posługuje się wpisami z Wikipedii, żeby je automatycznie uzupełniać. No jest to problem zapętlenia i źródeł, które powołują się na Wikipedię, która powołuje się na źródła. To jest do rozwiązania, ale w tym momencie mamy zasadę neutralnego punktu widzenia, o której wspominałem, która nakazuje przywołać wszystkie istotne punkty widzenia na daną sprawę. Mhm. Nigdy nie wiemy, jakie wydarzenie w internecie spowoduje albo wzrost zainteresowania hasłem, tak jak to było właśnie w przypadku Jóźwy Butryma, albo spowoduje powstanie hasła, tak jak właśnie to było w przypadku dziury drogowej. Mhm. Ja pamiętam, jak jeszcze podczas tworzenia nowin Wikiradia sprawdzaliśmy właśnie co miesiąc, jakie hasła są najbardziej popularne w polskiej Wikipedii.
I czasem były rzeczywiście zaskoczenia, no bo czasem to było oczywiste, że nie wiem, gdzieś tam wybuchło coś, no to wiadomo, że ludzie chcieli się dowiedzieć, co to było, to co wybuchło. No tak. Są hasła uniwersalnie popularne, tak jak Elżbieta II, tak jak Polska, tak, więc one zarówno w miesięcznych zestawieniach, które bardzo fajnie przygotowywał i wyjaśniał Wojtek Mężyk, aktualnie skarbnik Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Ale chyba robi to dalej, prawda? On tak, robi to dalej, na pewno to się pojawia na w formie Facebooku. Papierowej, takiej chyba, to znaczy cyfrowej. Nie papierowej w tej chwili. Tak. Mówiliśmy o papierowych encyklopediach. Mhm. Ja dalej uwielbiam zapach papieru i jego szeleszczenie. Ale tak, takie zestawienia się pojawiają i to są zestawienia z wyjaśnieniami. Ale bardzo, bardzo często to są hasła, które pojawiają się w top 10 czy top 20 ze względu na wydarzenia bieżące, czy to ze względu na popularne filmy i seriale aktualnie oglądane przez wiele osób, puszczane w polskich stacjach telewizyjnych. Zawsze jest na to jakieś wytłumaczenie. Mhm. To co, jak w takim razie oprócz takich incydentalnych sytuacji, jak redaktor, który powie coś w wiadomościach w takim znanym programie. Jak powstają hasła? Czy ciągle wikipedyści szukają, co można by było dodać do Wikipedii? Troszeczkę wykończyły nam się takie hasła oczywiste. No chemię już nie napiszemy od nowa. Chemię już nie napiszemy, Piłsudskiego i Mickiewicza już nie musimy pisać od nowa. Mimo tego, że nawet ostrożne szacunki mówią o tym, że żeby osiągnąć sumę encyklopedycznej ludzkiej wiedzy, tych haseł powinno być ponad 100 milionów. Mhm. I to całkowicie, całościowo opracowanych ponad mamy 100 milionów w tej haseł, chwili. A my mamy w tym momencie ponad 1,5 miliona. To jeszcze trochę jest pracy. No, jeszcze trochę jest. No tutaj nawet anglojęzyczna Wikipedia ma przed sobą strasznie długą drogę. To nadal jest, nadal przed nimi jest ponad 100 milionów haseł. Mhm. Więc troszeczkę zmienił się już styl pisania nowych haseł. To nie jest właśnie pisanie haseł z potrzeby chwili albo o tutaj czegoś brakuje. To bardzo często jest już wyszukiwanie czerwonych linków w Wikipedii, gdzie powinno być hasło. A właśnie, musimy o tym powiedzieć, bo jest taka metoda, jeśli przykładowo mamy dużo czasu, chcemy zająć umysł jakąś pracą, a niekoniecznie pasuje nam oglądanie filmów i siedzenie na kanapie, to możemy właśnie wejść i poszukać czerwonych linków. Tak, i one zarówno pojawiają się w hasłach. Bo czerwone linki to są takie linki, które prowadzą do hasła, którego nie ma. Mhm. I one zarówno pojawiają się w samych hasłach, jak i są specjalne zestawienia. Zestawienia tematyczne, brakujące tematy geografia, brakujące tematy sztuka, brakujące tematy informatyka. I tam się wyświetla, ile razy ten link jest użyty w jakichś hasłach, tak, prawda? I wtedy wiadomo, że największe zapotrzebowanie że największa liczba występowania tego linku czerwonego jest na przykład na górze, tak? I widać od razu, że to jest hasło, które ile jest najbardziej potrzebne. Ile haseł odwołuje się do amerykańskiej astronautki, która wzięła udział w 3 misjach kosmicznych, a swojego hasła na polskojęzycznej Wikipedii nie ma. Możemy sprawdzić, ile haseł do tego hasła prowadzi, ile haseł do tego hasła linkuje, więc możemy sobie wyobrazić, iloma drogami do tego hasła możemy dojść. Co więcej, wprowadzone w zeszłym roku ulepszenia dla nowicjuszy w polskojęzycznej Wikipedii wcale nie muszą służyć tylko nowicjuszom. Każdy może je sobie włączyć i każdy może zobaczyć, ile osób przeczytało, obejrzało edytowane przez danego użytkownika hasło w ciągu ostatnich 60 dni. Mhm. Jak zobaczyłem, że prosta zamiana grafiki w jednym z haseł, Boże, bodajże był to trójkąt bermudzki, to była jakaś taka incydentalna, szybka zmiana grafiki na bardziej pokazującą, gdzie ten trójkąt bermudzki się znajduje. Później nagle zobaczyłem, że to hasło oglądało tysiące osób. I nawet na mnie, który ma prawie 15 lat edytowania Wikipedii na karku, zrobiło to niesamowite wrażenie, bo pokazuje nam perspektywę czytelnika. Mhm. Tak jak
Czasami mam wrażenie, że zdarza nam się zapomnieć o tej perspektywie czytelnika, że budujemy tą Wikipedię i inne serwisy dla czytelników. Tak nagle to jest takie uderzenie w twarz, że widzę ile set osób, ile tysięcy osób zareagowało, przeczytało, zobaczyło hasło, w którym dokonałem jakiejś zmiany. Czy to będzie napisanie hasła od podstaw, czy to będzie szybka podmiana grafiki. Mhm. No, wikipedyści, którzy są zarejestrowani, czyli użytkownicy Wikipedii nawet, którzy się zarejestrują, mogą sobie też dodać do obserwowanych hasła, w których wprowadzili jakieś zmiany i zobaczyć, czy ktoś tam kolejne zmiany jakieś wprowadza. To jest bardzo fajna społecznościówka, tak mi się wydaje, dużo ciekawsza niż te inne. Tak, Wikipedia już jakiś czas temu przestała być taką czystą encyklopedią. To jest miejsce, w którym ludzie ze sobą wchodzą w interakcję, czyli w ten sposób możemy uznać Wikipedię za medium społecznościowe. Mm-hmm. To jest niesamowite, bo ostatnio rozmawiałem też ze znajomym, który powiedział mi, że postanowił, właśnie miał trochę wolnego czasu, postanowił rozbudować jakieś hasło, które dotyczyło osoby, którą znał i którą podziwiał i się tak zaangażował, że tam powstawały te czerwone linki. W związku z tym stało się to jego po prostu hobby. Zaczął namiętnie tworzyć nowe hasła, do których szukał źródeł, do których szukał zdjęć, wyszukiwał ich z takich miejsc, z których można skorzystać w Wikipedii, prawda? Czyli są już w domenie publicznej na przykład, albo prawa autorskie wygasły. No i stało się to jego takim zajęciem dodatkowym, które przynosi mu wiele satysfakcji. Ja zawsze przypominam sobie Krzyśka Machockiego, który opowiadał o tym, jak on się zaangażował w Wikipedię. A Krzysiek był jednym z tych pionierów, bo w polskojęzycznej Wikipedii, może troszeczkę mniej, ale w anglojęzycznej Wikipedii to był człowiek, który uczestniczył w pierwszych takich bólach dorastania anglojęzycznej Wikipedii. I on opowiadał o tym, jak pisał wypracowania, przygotowywał jakieś projekty w szkole, w liceum. No i po takiej prezentacji, czy po przedstawieniu tej pracy domowej, to wszystko trafiało w sumie do śmieci. Mhm. I powiedział, że to, że robi coś, co nie trafia do śmieci, tylko wzbogaca innych ludzi, że inni ludzie mają do tego dostęp, czyli właśnie budowanie haseł w Wikipedii, czy pisanie ich, że to jak gdyby otworzyło mu taką drogę takiej przydatności jego pracy. I miał takie poczucie potrzeby takiej pracy. Myślę, że każdy potrzebuje czegoś takiego, takiej satysfakcji z czegoś, co zrobił i co służy innym ludziom. Ale takie głosy pojawiają się dosyć często. Ja, mimo że z profesorem Dariuszem Jemielniakiem współpracuję już ładnych parę lat, pierwszy raz widziałem go na żywo chyba z 4 lata temu. Przyjechał na gościnny wykład na Politechnice Gdańskiej, gdzie studiowałem. I jedną z najwcześniejszych rzeczy, które powiedział na tym wykładzie, było to, żeby słuchacze tego jego wykładu, czyli w głównej mierze nauczyciele akademiccy, żeby pomyśleli nad włączeniem Wikipedii do zadawanych zadań zaliczeniowych. Bo po co wam, moi drodzy państwo, szuflada pełna papieru albo dysk pełen plików, które przeczytaliście tylko wy? Zadawajcie swoim studentom, doktorantom prace związane z Wikipedią po to, żeby... I właśnie, wracamy tutaj znowu do takiego społecznego wpływu Wikipedii. Wracamy do... Wtedy jeszcze nie obowiązywały te rozszerzenia dla nowicjuszy, więc trudno było stwierdzić, jaki rzeczywiście oddźwięk ma napisane przez nas hasło, ale... Teraz po wprowadzeniu w zeszłym roku tych rozszerzeń dla nowicjuszy, tym bardziej słowa Darka Jemielniaka, słowa Krzyśka i działania Krzyśka Machockiego mają sens. Mhm. No cóż, to chyba pozostaje nam tylko zachęcić właśnie nauczycieli do tego, żeby w mądry sposób wykorzystali Wikipedię do tworzenia nowych haseł na przykład, albo do jej wzbogacania. Bardzo dziękuję ci, Wojtku, za poświęcony czas i za to nagranie. I cóż, do usłyszenia następnym razem w takim razie. Do usłyszenia.
To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.